Cześć, z tej strony Tomek. Jeśli interesuje Cię, jaki kolejny trend w świecie kryptowalut jest na horyzoncie, to zapraszam Cię do tego odcinka, gdzie przedstawiam non-fungible tokens, o których już wspominałem w paru filmach na swoim kanale. Tym razem postaram się przedstawić, dlaczego może być to kolejny trend, który po tym jak minie moda na DeFi, może zagościć w naszych portfelach. Także zapraszam Cię do wysłuchania i do obejrzenia tego odcinka. Aby zrozumieć trend DeFi, przede wszystkim należy zwrócić uwagę na to, czym są NFT, czyli Non-Fungible Tokens. Tutaj przepraszam za pomyłkę, aby zrozumieć NFT. Oczywiście jest to swego rodzaju typ tokenów i tutaj, tak jak widać na załączonej grafice, ogólnie tokeny możemy podzielić na kilka kategorii. Fungible są to tokeny, jak i dobra materialne, które są podzielne i które jednostkowo odpowiadają sobie samym. Oznacza to tyle, że jeden bitcoin będzie równy zawsze jednemu bitcoinowi i na przykład jedna złotówka moja jest równa jednej złotówce twojej. Dodatkowo tutaj należy zwrócić uwagę, że te dobra, te aktywa są podzielne i są sobie równe. Jeśli chodzi o non-fungible, to tutaj tak naprawdę te jednostki nie są sobie równe i są one niepodzielne. Na przykład jeden obraz Monalizy może się zupełnie różnić od drugiego obrazu Monalizy, gdzie ta postać jest w takiej samej pozie, tło jest identyczne, natomiast są to już zupełnie dwa inne obrazy, nawet jeśli są one namalowane przez tego samego artystę. Oczywiście dobra, zasoby, asety dzielą się również pod względem tego, czy są one materialne, czy są niematerialne. I tak w grupie non-fungible możemy mieć dobra niematerialne, jak i materialne. Niematerialne, na przykład prawa autorskie, jak i wirtualne przedmioty, jak i materialne w postaci samochodów, książek, czy też na przykład różnych artystycznych dzieł. I tutaj, aby może jeszcze bardziej podkreślić, na czym to wszystko polega, wyobraźmy sobie książkę, która została kupiona od jej autora na przykład 100 lat temu i jej kolejny przedruk, odpowiednik, który teraz możemy kupić na Allegro czy na Amazonie. Tak naprawdę książka ta może mieć tą samą treść, może nieść te same wartości, natomiast pod względem właśnie kategorii są to dwa zupełnie różne przedmioty. I żeby tego typu właśnie zasoby móc umieszczać na blockchainie, musimy właśnie posługiwać się odpowiednimi standardami. I upraszczając co do świata Ethereum, chociaż pod koniec filmu również wspomnę o projektach, które umożliwiają tworzenie właśnie non-fungible tokens na innych platformach, oprę się o trzy najpopularniejsze standardy, czyli ERC20, jest to typowy odpowiednik właśnie fungible tokenów. Kolejny to ERC721 i to już jest przedstawiciel non-fungible tokenów, czyli tych właśnie, na których tutaj będę się skupiał w tym odcinku, oraz mam jeszcze standard ERC1155 i tutaj dobrym przedstawicielem tego standardu jest projekt Engine, który umożliwia tworzenie zarówno fungible, jak i non-fungible tokenów na swojej platformie. Jeśli chodzi o zastosowanie właśnie NFT, to jest ono cały czas bardzo duże i co najważniejsze powiększa się, dlatego może być to jeden z ciekawych kierunków rozwoju całego ekosystemu kryptowalut
i pokazania, jakie możliwości ta cała technologia oparta o blockchain nam daje. Jednym z przedstawicieli tego typu rozwiązań, który może integrować właśnie NFT oraz DeFi, jest projekt TinLake, dzięki któremu właśnie inwestorzy poprzez umieszczanie w protokole stablecoinów zgodnych ze standardem ERC20 pożyczają je właśnie osobom, które takich pożyczek potrzebują, a te w zamian za pożyczone właśnie tokeny umieszczają na blockchainie depozyt w postaci stokenizowanych fizycznych czy też niefizycznych zasobów w postaci właśnie tokenów typu NFT. Czyli skrócając to, jest możliwość na tej platformie wzięcia pożyczki w postaci właśnie stablecoinów, a jako zabezpieczenie umieszczamy tam tokeny poświadczające własność na przykład pojazdu czy też innego wybranego dzieła sztuki. Dlatego tutaj to NFT i DeFi może ze sobą, myślę, że w dosyć prosty sposób przenikać. Kolejnymi przedstawicielami właśnie z zakresu NFT są chociażby domeny oparte o protokół Ethereum. I tutaj mamy takich dwóch najbardziej znanych przedstawicieli jak Unstable Domains i Ethereum Name Service. Są to właśnie serwisy działające na Ethereum, dzięki którym możemy zarejestrować swój skrócony adres w postaci domeny głównej i rozszerzenia ETH, dzięki czemu inni użytkownicy tego protokołu mogą nam w prosty sposób przesyłać środki zgromadzone i zgodne z protokołem Ethereum, zamiast posługiwać się tym długim adresem naszego portfela. Oczywiście ta technologia, czyli właśnie Name Services, również w pewien sposób korzysta z tego, co nam daje NFT i jest tego przedstawicielem. Myślę, że warto również tutaj przypomnieć tematy związane z handlem domenami w naszym obecnie najbardziej popularnym scentralizowanym świecie, gdzie zakup dobrej domeny z późniejszą jej sprzedażą wiąże się z naprawdę czasami konkretnymi zyskami. Oczywiście kolejna grupa właśnie rozwiązań opartych o NFT, wykorzystujących NFT, są to wszelkiego rodzaju galerie. I tutaj na przykładzie serwisu superrare.co widzimy, że kwota zarobiona przez artystów właśnie dostarczających takie cyfrowe dzieła sztuki umieszczone na blockchainie Ethereum już sięgnęła prawie 2 milionów dolarów. Także myślę, że to jest na pewno coś, co warto śledzić i obok czego nie można sobie tak zupełnie obojętnie przejść. Przedstawicieli tego typu serwisów jest przynajmniej kilka. Kolejny z nich to Maker's Place. Na tym również możemy zarówno wejść w posiadanie takich cyfrowych dzieł sztuki oraz umieścić je na naszym portfelu, jak i również możemy stać się twórcami tego typu artystycznej działalności i dzięki temu zdobywać kolejne środki. Kolejny serwis tego typu to Known Origin, którego właśnie zastosowanie i użyteczność jest podobna jak wcześniejsze dwa przeze mnie wspomniane. Tutaj mamy ciekawą możliwość śledzenia aktywności użytkowników serwisu i widzimy, że w ciągu dnia przynajmniej kilka tego typu transakcji związanych właśnie z cyfrowymi dobrami jak najbardziej ma miejsce. Kolejny projekt z zakresu NFT to takie cyfrowe Tamagotchi, gdzie właśnie budujemy swojego wirtualnego bohatera i dbamy o jego zdrowie, mając również możliwość handlowania jego komponentami na marketplace'ie,
To jest taka gra, która również prezentuje, jakie możliwości nam ta technologia oferuje. Oczywiście należy również wspomnieć o wszelkiego rodzaju wirtualnych światach opartych w tym przypadku również na Ethereum, czyli projekcie The Sandbox, projekcie takim jak Decentraland, o którym również mam film na swoim kanale, do którego zapraszam. Kolejny film, kolejny projekt z zakresu NFT i budowania wirtualnych światów to Somnium Space. Są to projekty, które poza tym, że wykorzystują non-fungible tokeny w postaci różnych itemów wykorzystywanych w tych wirtualnych światach, również pozwalają posługiwać się specjalną wirtualną walutą, jak to jest w przypadku projektu The Sandbox Token Sand, dzięki którym możemy właśnie handlować i wymieniać dobra w tym wirtualnym świecie, kupując na przykład działki czy umieszczając tam różne budynki. Kolejny projekt, również Crypto Voxels, który pozwala na śledzenie, na tworzenie takich wirtualnych przedmiotów w pełni 3D oraz umieszczaniu ich w wirtualnym świecie i wykorzystywaniu podczas gier. Są również wszelkiego rodzaju przedstawiciele gier karcianych, na przykład najbardziej znany Gods Unchained, również gra oparta w dużej mierze o środowisko i możliwość technologii NFT. Sama technologia NFT, sam ten standard non-fungible również doczekał się swego rodzaju agregatora, w którym widzimy, jaka wartość w dolarach umieszczona jest w tych projektach właśnie w postaci takich cyfrowych dóbr. Jest to serwis nonfungible.com, na którym możemy śledzić właśnie ruchy pomiędzy różnymi projektami i starać się pomału również wdrażać w ten rynek. Jeśli chodzi o NFT, jest to standard na tyle zdobywający popularność, że nie tylko jest on tworzony na Ethereum. Tworzenie tokenów NFT, non-fungible tokenów, umożliwiają takie projekty jak na przykład Algorand, jak Stellar, który również oferuje cały portal związany właśnie z handlem tymi zasobami, jak i również projekt TomoChain daje nam możliwość posługiwania się, tworzenia i budowania własnych ekosystemów w oparciu o właśnie non-fungible tokens. I myślę, że na ten moment to już wszystko, jeśli chodzi o ten odcinek wprowadzający właśnie w NFT. Dajcie znać w komentarzach, który z tutaj z aspektów poruszyć w kolejnych filmach związanych właśnie z NFT. Myślę, że jest to bardzo ciekawy i interesujący segment, który z pewnością w przyszłości da na pewno zarobić. Także dziękuję na ten moment za poświęcony czas i zapraszam do kolejnych odcinków. Cześć!